You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Słuchajcie, na razie nagrywam dla was bez żadnego specjalnego tła. Siedzę po prostu na tle tej ściany, tutaj z tym obrazkiem, ale niestety nie mam jakiejś możliwości tutaj, słuchajcie, za bardzo podniesienia statywu, żeby być wyżej, żebyście miały jakiekolwiek ładne tło, więc na razie mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Przychodzę do was zaległym właśnie, to będzie haul z Shein plus try on. Try on zrobię na samym końcu, po prostu takie przebitki, a teraz pokażę wam właśnie, co do mnie przyszło i co na mnie już czekało. Więc mam tutaj 1, 2, 3, 4 rzeczy. Taki komplecik, zaznaczam, że ja po wakacjach nieco przytyłam, także też one pewnie nie będą leżały na mnie tak super ekstra. I to jest rozmiar M, mam przesyłeczkę numer 2, przesyłeczkę numer 3, znaczy rzecz numer 3, a nie przesyłeczkę. Tutaj mamy rzecz trzecią, ostatnia rzecz numer 4. Jak widzicie, są to letnie rzeczy, letnie kolory, takie mogłabym powiedzieć odblaskowe. Zacznijmy od końca. Rzecz tutaj, jaką mam, jest to rozmiar M. Chyba wszystkie były w rozmiarze M, o ile się nie mylę. Rozmiar M, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo skromnie. Bardzo skromnie, że tak powiem. Już wam pokazuję, za chwilę to przymierzę. Nie wiem, czy nie będę wyglądała w tym jak po prostu przygłup. No myślałam, że to będzie trochę dłuższe. Jest to dość krótkie. Także taki topik bardziej wakacyjny. Myślę, że na wakacje super się sprawdzi, nawet ze strojem kąpielowym. Oczywiście nie omieszkam wam przymierzyć. To jest taka limonka, bardzo ładnie wiązany tutaj na dekolcie. Także przymierzę na sam koniec i wam pokażę. Bardzo ładnie jest wykonany, naprawdę fajny materiał. Jeżeli chodzi o kolor, to jest on bardziej limonkowy niż tutaj w kamerze. Nie wiem, dlaczego ta kamera tutaj nie odzwierciedla mi tego koloru. No i tutaj jest na takim ściągaczu. Także to jest rzecz numer 1, jaką wybrałam. Rzecz numer 2, również rozmiar chyba M, tak. Rozmiar M i tu chyba mogłam wziąć L-kę, słuchajcie, bo ja już na to spojrzałam. Nie wiem, czy ja w to wejdę. Miała to być taka sukienka i to jest taka hiszpanka z rękawami takimi doczepianymi, także na lato naprawdę super, ale wydaje mi się, że jest bardzo przeźroczysta, w sensie, że jest taka prześwitująca. Kolor super, na wakacje naprawdę ekstra, ale właśnie boję się, że będzie prześwitująca i nie wiem, jak ja wam to przymierzę, no ale postaram się. Rzecz numer 3, również w rozmiarze M. Rozmiar M i to jest taki, słuchajcie, taki komplecik. Mamy tutaj górę i tutaj to raczej chyba będzie trzeba założyć na stanik, o ile się nie mylę. Bo nie wiem, czy to coś tutaj nie będzie prześwitywać. No zobaczymy, przymierzę i zobaczymy. Także taki krótki topik. Wszystko jest tak fajnie na wakacje wybierane, no ale jak widzicie, ja to dostałam, jak już byłam po wakacjach. Także to do mnie dotarło po wakacjach i tak czekało tylko na nagranie. No i do tego jest spódniczka. Taka spódniczka na modelce, też wam pokażę, udostępnię wam linki. Bardzo, bardzo fajnie jest to wykonane. Naprawdę bardzo fajnie. Na wakacje wydaje mi się, że będzie to super się spisywać. I rzecz ostatnia, to jest też taki komplecik i też chyba rozmiar, o, zapasowy guzik, rozmiar M. I to jest, słuchajcie, taki z kolei komplecik. Mamy tutaj spódniczkę, mamy tutaj metkę Shein, rozmiar M, taka spódniczka czerwona. I do tego taki topik. Także tak jak widzicie, wszystko fajnie pod wakacje. No niestety nie mogłam tego ze sobą wziąć, bo przyszło to po wakacjach. Także taki topik, ale przydadzą się na pewno na kolejne, o ile nie przytyję. Także za sekundkę zrobimy sobie try on haul. Natomiast wszystkie linki do wszystkich tych rzeczy dostaniecie w opisie pod filmem, gdyż teraz nie mam za bardzo jak nawet wam mówić cen, bo nie mam tu internetu. Także przechodzimy teraz do części kolejnej tego haulu, czyli do try on. Zostańcie ze mną. Okidoki, słuchajcie, zaczniemy od tego topiku numer 1. Muszę się tutaj zniżyć, no nie mam niestety warunków, żeby wam dokładnie pokazać. Tak wygląda ten topik. Ja mam po prostu spodnie dresowe, ale chciałam wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Tak on wygląda z tyłu. Ja jestem tutaj w lusterku. Zobaczcie sobie,
Tutaj oczywiście zawiązałam, bo nie idzie inaczej. Także jeżeli chodzi o to, jak na wakacje bym to zabrała, naprawdę myślę, że po prostu super ekstra. Także nawet długość mi nie przeszkadza. Bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie leży. O, tak się prezentuje ten topik. Nie wiem, czy też właśnie kolor tutaj jest. No, kolor niestety jest zgubiony. On nie jest taki blady, to jest taka limonka, także naprawdę bardzo ładnie wygląda. Spróbuję jeszcze postawić tutaj kamerkę, czekajcie. O, mniej więcej jakoś tak. No, także to by była rzecz numer jeden. Tak ona wygląda. I teraz właśnie dopiero widzę kolor. Tak, to jest właśnie taka limonka. Także tak wygląda. Ten topik. Bardzo fajny rozmiar M, idealnie na mnie pasuje, także naprawdę jestem zadowolona. Bardzo fajne wykonanie. I teraz skakuję w kolejną rzeczy. No i okidoki, słuchajcie, tak jak mówię, mi się trochę przytyło, także wybaczcie mi moje boczki, ale kto by się nimi przejmował? Ja się absolutnie nimi nie przejmuję. Tak wygląda zestaw spódniczka z tym topikiem, z tą bluzeczką, nie wiem jak zwał, tak zwał. Czy ja bym w tym wyszła? Na wakacjach tak, normalnie raczej nie. No i może na balety bym tak poszła, powiem Wam szczerze. Tutaj tak się chodzi, także tutaj akurat nic tu nie jest takiego, co bym jakby miała się czegokolwiek wstydzić. Długość spódniczki jest super. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Bardzo mi się podoba ten zestaw. Naprawdę, bardzo. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że widać wszystko wyraźnie. Jak ktoś jest szczuplutki, tutaj wiecie, zgrabniutki, to będzie jeszcze piękniej podkreślało sylwetkę. Także to jest zestaw numer dwa i wskakuję w kolejną z rzeczy. Okidoki, bardzo przepraszam, że mam na sobie, słuchajcie, ciemną bieliznę, w sensie gadków. No, ale nie będę się tutaj dostosowywać i wyszukiwać gdzieś, słuchajcie, w tych wszystkich torbach moich bieliznę. Można to sobie tutaj podciągnąć, więc więcej zakryję. Tak wygląda ten zestawik. Jeżeli chodzi o górę, to naprawdę bardzo fajnie. Ten dół to tak średnio. Bardziej bym założyła to, słuchajcie, właśnie na jakiś strój kąpielowy. Jeżeli chodzi o plecy, plecy są całkowicie odkryte, nie będę się z tyłu tutaj paradować w majtkach. No, taką wygląda. Dajcie znać, co myślicie. Ja nie wiem, czy ja to dobrze zawiązałam, ale innej opcji nie widziałam zawiązania tego czegoś. Także to jest rzecz numer 3 i za chwilę wskakuję w rzecz numer 4, czyli w rzecz ostatnią. No i okidoki, słuchajcie, żeby się za bardzo tutaj nie obnażać, to może tak sobie tu przykryję. Jeżeli chodzi o tą sukienkę, jest ona naprawdę bardzo fajna, ale niestety prześwituje. Niestety jest dość prześwitująca. Jeżeli chodzi o majtki, nie ma się co wstydzić, no ale tutaj nie będę świecić cyckami, także nie chciałabym nawet. Myślę, że nawet na balety bym jej w ten sposób nie założyła. Jak widzicie, wszystko widać. Jedyny sposób, kiedy bym ją założyła, jakaś okazja, okoliczność, to myślę, że to jest właśnie jakoś na plażę, może na jakiś właśnie, nie wiem, czy jasny strój. Na pewno nie założyłabym jej tak, jak teraz. Widzicie. Jeśli chodzi o długość, to naprawdę spoko, ale jeżeli chodzi tutaj o grubość materiału, to no niestety, ale nie. Rękawy, wszystko super, kolor naprawdę fajny, fajna, wakacyjna, ale nie dla mnie. Może dla młodej dziewczyny, która po prostu jakby, no nie wiem, nie ma jeszcze żadnych zahamowań. Ja już niestety je posiadam, także na pewne rzeczy nie mogę sobie pozwolić. Tak wygląda ta sukienka ogólnie. Gdyby nie to, że prześwituje, to naprawdę, naprawdę spoko. I to by były wszystkie rzeczy. Pamiętajcie też o zniżce. Na hasło AGA015 macie 15% zniżki na stronie Shein. Ja się z Wami będę żegnać właśnie w tejże kiecce. No tak jak mówię, wszystko super, ale niestety. Zaraz Wam pokażę. O, ale niestety, zobaczcie, ona jest po prostu tutaj cała prześwitująca, także no, zbyt wiele pokazuje. Także ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten try on haul Wam się spodoba. Tak jak mówię, nie polecam tej akurat sukienki tylko i wyłącznie ze względu na to, że jest ona zbyt prześwitująca. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, to najbardziej spodobał mi się ten czerwony komplet i ta żółta bluzeczka pierwsza. No a ten biały to tak jak mówię, na strój tak, ale tak ogólnie to nie bardzo. Góra fajna, ten dół jakiś taki dla mnie nie do końca przemyślany. Ogólnie myślę, że naprawdę jakościowo te rzeczy są spoko. Ale w tych takich właśnie kieckach to mogliby pomyśleć, słuchajcie, o tym, żeby jakieś podszewki po prostu podszywać. Także mam nadzieję, że Wam się ten try on haul
spodobał, że być może wam czymś, czy być może was czymś zainspirowałam. Będzie mi bardzo miło. No ja się z wami żegnam. Odzywam się do was całkiem niebawem. Wszystkie linki do tych rzeczy będziecie miały w opisie pod filmem. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Bye!